Pierwsza dystansowa gonitwa dla koni starszych, nagroda Golejewka, od wielu lat nie miała tak dobrej obsady, jak rozegrana w dniu dzisiejszym. Na padok wyprowadzono aż 9 czterolatków. Z numerem pierwszym wystartował iwnieński Tripolis ze stajni Krzysztofa Ziemiańskiego. Waleczny Ogier dobrze biegał na wszystkich dystansach, zwyciężając m.in. w gonitwach Kozienic i Kryterium. Wolarz, uznawany za najlepszego konia na Służewcu, oznaczony był numerem drugim. Mimo ciężkiego ubiegłego sezonu, niesprzyjającej treningowi zimie, na padoku wyglądał bardzo efektownie. Toast, numer trzeci, wyhodowany w stadzie Ogierów Łąsk, ostatnio udany przechówek zasłużonego Dakoty, w zeszłym roku biegał słabo, nie miał wielkich szans na zwycięstwo w doborowej stawce. Piątka, derbista Numerus, po sukcesie w wyścigu o błękitną wstęgę miał nieudane następne starty. Po pewnych kłopotach zdrowotnych powoli uzyskuje wysoką formę. Rosyjski kasztanowaty Fals, numer 6, biegał w ubiegłym sezonie na prowincjonalnym torze w Krasnodarze, gdzie walczył z czołówką rocznika. Zajął drugie miejsce w derby. Widzowski Szarlatan, numer 4, wiele zyskał w zimowym treningu. W ubiegłym sezonie pozostawał poza ścisłą czołówką rocznika. W tym ma szansę walczyć z najlepszymi. Z siódemką na padok wyprowadzono strzegomską Martinikę. Późno dojrzewająca klacz osiągnęła szczyt formy z schyłku sezonu, wygrywając gonitwę życia Warszawy i Sake Papier. Kolejny rosyjski wyścigowiec Glenn pobiegł z numerem 8. W Krasnodarze zwyciężył w nagrodzie St. Leger i jest koniem o wybitnych uzdolnieniach długodystansowych. Jako ostatnią wyprowadzono na padok Belladonna, numer 9. Klacz ma duże uzdolnienia sprinterskie, ale również nieźle sobie radzi na długich dystansach. Wygrała gonitwę Krasnej i zajęła drugie miejsce w Oaks i Wielkiej Warszawskiej. Start do gonitwy piątej. Jest to wyścig o nagrodę Golejewka. Pierwsza w tym sezonie dystansowa próba dla czołówki koni czteroletnich i starszych. Na starcie stanęło aż 9 trzylatków. Jest to chyba rekordowa w ostatnich latach taka obsada gonitwy. Ja nie pamiętam tak licznie obsadzonej nagrody Golejewka. Ale konie wystartowały. Poprowadził Tripolis numerem pierwszym. W siodle jockey Tomasz Kluczyński. Tuż za nim go opowie Toas ze stajni Walickiego, ale cofnął się nieco. Do przodu przesunął się jeden z koni rosyjskich. Jest to Glenn, ciemnogniady. Glenn wygrał nagrodę Budionowską, czyli rosyjski Saint Leger na torze w Krasnodarze. Glenn idzie dość mocno, tuż przy nim Tripolis. Trzeci Toast, czwarta Belladonna, piąty jest derbista Numerus, szósty jest Szarlatan, dalej Martinika, przedostatni Wolarz i stawkę zamyka kasztanowaty rosyjski Fals. Konie mają do pokonania jeszcze około 1300 metrów dystansu. Walka o prowadzenie, pierwszy jest Tripolis, drugi Glenn, trzeci Toast, dalej stawka się mocno grupuje, Belladonna z Numerusem. Nieco dalej Szarlatan pod Tomaszem Dulem, za nimi dwie długości Martinika, tuż przy niej Katarzyna Szymczuk przesunęła się do przodu na Wolarzu i Fals zaczyna tracić kontakt z czołówką. Nieoczekiwanie Fals już słabnie, 800 metrów do celownika, pierwszy Tripolis, przypominam, w siodle Tomasz Kluczyński, drugi jest Toast. Dalej odpadły obydwa rosyjskie konie już przed zakrętem, to spora niespodzianka. Tripolis, ciągle pierwszy, tuż przy nim Toast, Numerus, polem Belladonna i ruszył dużym kołem Wolarz. Zacięta walka o prowadzenie, 400 metrów, jeszcze pierwszy Tripolis, Toast, Numerus, Szarlatan i polem Wolarz. To jeszcze bardzo mocno idzie Tripolis ze stajni Ziemiańskiego, Tripolis, Szarlatan. Tripolis, Szarlatan, Szarlatan mocno atakuje Tripolis, ale chyba nie, chyba Tripolis się obroni. Tripolis, Szarlatan, walka o pierwsze miejsce i trzeci Wolarz. Szarlatan, Tripolis, Wolarz, taka będzie kolejka. Czwarty jest nieoczekiwanie Toast. Dwa rosyjskie konie kończą wyścig w dużym odstępie. Thank you.
bardzo cieszę się z sukcesu mojego konia. Mam nadzieję, że pójdzie w ślady Hedybita, który miał podobną karierę trzyletnią. Był czwarty w derby, Szarlatan w derby był piąty w zeszłym roku. Biegał bardzo dobrze, wygrywał też duże wyścigi. Teraz zaczęliśmy świetnie, bo wygraliśmy nagrodę Golejewka. Jeżeli okaże się, że w zasięgu jego możliwości jest bieganie, dobre bieganie na dłuższym jeszcze dystansie niż 2 km, bo jak do tej pory najlepsze wyścigi miał na 2 km, no to mamy szansę. On zimą zmienił się bardzo i to tak w nietypowy sposób, bo na ogół konie już z 3-latka na 4-latka mało rosną i mało rozwijają się, a on jak nigdy koń w tym wieku urósł 4 cm. To jest wyjątkowo dużo i bardzo zmężniał, zrobił się potężniejszy, więc wygląda na to, że jest bardzo późno dojrzewający, więc mam nadzieję, że będzie biegał jeszcze coraz lepiej.